Wydawnictwo Skrzat przedstawia Anna Potyra Zuzia nad morzem Czyta Karolina Kalina Nagranie PIKOWOJSKOM To już jutro Zuzia była wielce uradowana. Żeby z nadmiaru szczęścia nie pęknąć, biegała od rana po całym domu, śmiała się i wesoło pokrzykiwała. Powodem jej ogromnej radości było to, co usłyszała od mamy zaraz po śniadaniu. A mama powiedziała tak – Zuziu, jutro wyjeżdżamy nad morze. Naszykuj zabawki, które chciałabyś ze sobą zabrać. Dziewczynka oczywiście wiedziała, że w sierpniu mają całą rodziną pojechać do Juraty. Czekała na to z niecierpliwością i codziennie rano dopytywała, czy dziś już wreszcie jest w sierpniu. Ale mama tylko kręciła głową i powtarzała z uśmiechem – jeszcze trochę Zureczko, jeszcze trochę. A jak w końcu Zuzia się dowiedziała, że do wyjazdu został jeszcze miesiąc, to dała spokój i przestała sobie zaprzątać tym głowę. Uznała, że miesiąc to tak strasznie długo, że może przez ten czas to ona już zdąży wyjść za mąż i wcale na te wakacje nie pojedzie. Więcej o wyjazd nie pytała, aż w końcu o nim zapomniała. I oto teraz mama mówi, że to już jutro. Dlatego właśnie Zuzia biegała uradowana po domu. Za Zuzią zaś biegał hultaj, który wyglądał na równie zadowolonego co jego pani. Właściwie hultaj zawsze wyglądał na zadowolonego, nawet wtedy, gdy spał. Ale kiedy Zuzia biegała i szalała tak jak teraz, a ono mógł za nią ganiać, poszczekując radośnie, jego szczęście nie znało granic. I hasali tak sobie razem przez dobrą godzinę.